I zobaczcie, przyczepa hobby ma tutaj taką dziurkę i tam, żeby trafić, trzeba mieć długi ten pręt. I zobaczcie, ja tutaj sobie teraz mogę bez problemu zahaczyć i taką podporę wciągnąć. Słuchajcie, moi drodzy, za chwilę wyjeżdżamy do Hiszpanii, ale ja jeszcze byłem w sklepie kupić piecyk olejowy. Tak wygląda, właśnie kółeczka przykręciłem i chcę przed wyjazdem sprawdzić, czy on działa. Więc jeszcze testujemy. Ostatnie szlify i zaraz wyjeżdżamy. Dobrze, podłączyłem. Teraz zobaczymy, jak się go uruchamia. Włączamy. Jeszcze nigdy nie miałem styczności z takim czymś, ale damy go na maksa i zobaczymy, jak on tam będzie grzał. Naprawdę polecam. Ten piecyk? Tak. Ja jeszcze nie wiem, czy polecam. Ja na razie nie wiem, czy polecam, bo może nigdy... Bo jeszcze jest zimny, nie? Powiem wam, że taki grzejnik jest fajny, żeby coś wysuszyć. Na przykład mamy mokry ręcznik, można sobie tutaj powiesić. No. Ej, zobacz, tu nie wolno ubrań. Nie wolno? Aha, no to sobie nie powiesimy. A tata myślał, że będziemy to sobie suszyć. No myślałem, ale chyba nie będziemy, no to trudno się mówi. Tu już się robi ciepły, tutaj już jest gorący, zobacz Nadinka. Tu pewnie jest grzałka. A w środku jest olej prawdopodobnie. Dałem za niego 108 zł w Castoramie. Trzeba będzie dolać do niego olej. Nie, tam jest, tam się nic nie dolewa. Słuchajcie, właśnie odkryliśmy, że tutaj są dwie grzałki. Jedna jest tutaj u góry, w tym takim, w tej takiej rurze i na dole. Jej, ale to gorące jest, dzieci, nie opaszcie się. Ale myślałam, że tu grzeje. Są grzałki. No w środku, tutaj, w tej takiej rurze jakby. Ej, fajny ten grzejnik, wiecie jak on grzeje mocno? Poleciła nam pewna pani w komentarzach, żebym go kupił. Jest cichy, jest lepszy od farelki, bo jest cichy. Farelka jednak szumi w nocy i ja się często budziłem przez tą farelkę. A ten grzejniczek jest cichutki i naprawdę mocno grzeje. Także dziękuję tej pani z komentarzy. Kupiliśmy za jej namową i dziękujemy. Jaka pani? Nie wiem, nie pamiętam jak miała na imię. Ale pozdrawiamy. Jak widzicie, nasz zestaw już stoi przed domem. Prawie gotowy do odjazdu. Zaraz wam powiem, dlaczego prawie. Tutaj miałem problem z wagą na haku. Było około 110 kg. Musiałem pozbyć się jednego roweru. Dlatego Kasi rower jest bardzo ciężki. Musiał niestety zostać w domu. Bierzemy tylko mój. A pokażę wam, dlaczego prawie zestaw gotowy. Bo dzisiaj, jak jeszcze byłem w Leśnie, to mi odpadło lusterko. Znaczy, zaczęło się po prostu ruszać. Nie mam tutaj lusterka, jak widzicie. I Kasia w ostatniej chwili je przez okno złapała. I mamy to lusterko w środku. Tu mam to lusterko i będę je teraz przyklejał, ale nie chce mi się znowu jeździć po jakichś sklepach po specjalny klej, tylko po prostu przykleimy to na taśmę Tesa, tą, którą kupiłem w Hiszpanii, na 3 albo 4 takie plasterki i mam nadzieję, że to lusterko będzie się trzymało. I mam naklejone 3 paseczki, otuściłem to benzyną ekstrakcyjną. Będziemy to teraz przyklejać, tylko najpierw pozbędę się tych papierków. Trzymajcie kciuki, żebym ja to przykleił. Dobra, jak odleci będę zły. A jak będzie się trzymać, to będzie fajnie. No trochę krzywo, ta uszczelka mi tu nie wyszła, ale jest ciemno, ja nic tutaj nie widzę. Wiecie, co mi się podoba w tej przyczepie? Że jak ona stoi, samochód jest wygaszony i stoicie na poboczu, to tutaj te LEDy migają. Zobaczcie. Ja wezmę lampę. One co kilka sekund mrugają i widać, że stoisz na poboczu. Ta przyczepa po prostu mruga na wygaszonym silniku. A zobaczymy, jak to z tyłu wygląda. A z tyłu migają czerwone lampy. Także można spać bezpiecznie na poboczu. Jesteśmy już w samochodzie całą rodziną. Heja. Odjechaliśmy kilometr od domu. Wszystko spakowane, dzieci machają. Jedziemy gdzie? Do Hiszpanii! Czy do Grecji? Nie, do Hiszpanii. Do Hiszpanii. Już postanowione. Wszyscy są do Hiszpanii, no to jedziemy do Hiszpanii. Jeszcze próbowałem Kasię namówić, ale się nie dała. Sam sprawdzałem pogodę. No nieciekawie, 50% opadów. Także jedziemy do Hiszpanii. Ciasteczka, proszę. Ktoś ma drzwi otwarte, chyba ja. Dobra, i jedziemy. Jesteśmy 5 km od domu, robimy szybki obchód, czy wszystko świeci, żeby ostatecznie móc jechać całą noc. Czy rower się nie rusza? No ten bagażnik taki jest, że to tak wszystko się rusza, ale ogólnie się trzyma. Dobra, tutaj mamy wszystko dobrze.
Wszystko działa, zatem jedziemy. Jeszcze tylko hak. Wszystko tu jest. Linka. Jedziemy. Tradycyjnie zobaczymy, ile mamy na liczniku. 279 265 km. Zobaczymy, jak wrócimy, ile zrobiliśmy. Poza tym jedziemy sobie i tak już dwa razy coś nam tak pikło i nie wiemy z Kasią, co tak piszczy. Okazuje się, że ten wiatol nas tutaj niepokoi i jak będzie jakaś bramka, to pokażę wam, jak to piszczy. Tutaj są jakieś bramki, zobaczymy, czy zapiszczy. To są bramki. Nie, to nie była bramka od wiatolu. Słuchajcie, nie mogę trafić w tą bramkę, ale udało mi się nagrać tylko sygnał. Przez jedną sekundę mi się włączyła kamera, więc jeszcze raz usłyszcie, jak brzmi wiatol. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Jesteśmy już w Niemczech, gdzie się będziemy tutaj już spali. Kasia przenosi dzieci. Szymuś tylko został. Ania i Nadia już są przeniesieni. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. Śpią dzieci. A ja z Kasią będziemy spać tutaj. Do jutra. Jutro zaczynamy nowy dzień. Zrobiliśmy dzisiaj 330 km. I mamy nowy dzień. Zobaczcie, jak nasza pierwsza noc w tej przyczepie wyglądała. Tutaj spaliśmy z Kasią. Ale o drugiej w nocy... Nie, o drugiej to myśmy tutaj przyjechali. O czwartej Szymuś do nas przyszedł, więc spaliśmy... Szymusiem. Chcemy nauczyć Szymusia, żeby spał tutaj z dziewczynkami. Dziewczynki śpią tutaj. Jak się spał, Nadinka? Dobrze. Dobrze, nie? Wiecie, co ja na drogę sobie wzięłam jabłko i banana. Tak, dobrze. Mamy na drogę, ale powiem wam, że najbardziej nam się podoba, że tutaj jest ciepło jak w mieszkaniu. Ustawiłem sobie temperaturę 30 stopni, to było za dużo, potem dałem 20 i w całej przyczepie jest cieplutko, także to rozprowadzanie powietrza naprawdę super działa. Włączyłem Kasi ogrzewanie wody, także umyliśmy zęby w ciepłej wodzie, bo też mamy na gaz termę. No jest super. Także co, czeszemy się i jedziemy dalej. Nie, Ania? Rozłożę stół, zaraz składamy łóżka, ale Nadia powiedziała, że to jest ładne. To ci się, Nadia, podoba? Podoba jej się. To jest taka roletka. I tam się podnosi do góry. Fajne, nie, Ania? U nas tego nie było. Tata, to fajnie, że zabraliśmy tą przyczepę, bo tam nam się zepsuła farela. Tak, tam nam się farela popsuła. Także fajnie, że zabraliśmy tą przyczepę. Fajnie, że zabraliśmy. Jest komfort. Jest komfort. Widzowie, co? Jeszcze pizzę margaritę. Pizzę margaritę. Czekamy do Hiszpanii, bo tam mamy pizzę margaritę z kuleczkami. Samego banana. Hejo! Dobra. Hejo! Składamy łóżko. Chodź, Ania, pisz. Ale nie, jak to się składa? Dobra, uciekaj, Wita, bo nie. Musimy jechać. Musimy zrobić 400 km. Nadia chciała wam pokazać, jakim jest bałwankiem. I wybity zęb. Czemu masz wybitego zęba? Pytali w komentarzach, dlaczego nie masz zęba? Bo mi wypadł. I była wózka zębuszka u dziadka. Była wózka zębuszka. Aha. Czyli żelkowe. Słodycze. Żelkowe. Żelki. Tak wygląda łóżko posłane. Teraz będziemy się bawić pluszakami. A tutaj mamy nie łóżko, tylko stół rozłożony. Będziemy jeść śniadanko. Batman. A ja mam felinkę. A ja mam wózko. Hej! Hej dzieciaki! Hej dzieciaki! Hej dzieciaki! Hej dzieciaki! Nadia odkryła, że jak robimy nożem na maśle takie coś, to to wygląda, jakby rolnik zaorał pole. Z satelitarnych zdjęć. I spadł meteoryt. Wiecie, jaką widzę znaczącą różnicę? Że tutaj jest bardzo duży stół i cała nasza pięcioosobowa rodzina może siedzieć przy stole. Zobaczcie, Kasia sobie siedzi, Szymuś, Ania, ja. Przez to, że tutaj te kanapy są duże. I naprawdę to jest fajne. W starej przyczepie ja musiałem gdzieś iść do kąta, gdzieś tam sobie zjeść samemu, bo mieliśmy mały stół, a tutaj jest naprawdę super. Co to? Szymuś mnie kuje widelcem. Cała rodzina razem, bo posiłki łączą. Tak, posiłki łączą. Kucharka się Szymuś. Stara.
Wiecie, co mi się najbardziej podoba? Ta przejściówka do wkrętarki. Dostałem ją od Mikołaja ze świata kempingów. I zobaczcie, przyczepa Hobby ma tutaj taką dziurkę. I tam, żeby trafić, trzeba mieć długi ten pręt. I zobaczcie, ja tutaj sobie teraz mogę bez problemu zahaczyć i taką podporę wciągnąć. I wyjmujemy. Jakbym miał tą krótką końcóweczkę, to bym tam nie sięgnął. Pokażę wam. Tak wygląda moja stara przejściówka. Ona jest złożona z takiego przejścia i takiej nasadki na klucz. I zobaczymy, czy to da radę. Jak widzicie, nawet nie dostanę, a nawet jakbym dostał, to poharatam cały ten plastik tutaj. Więc taka przejściówka do przyczepy Hobby jest bardzo przydatna. Ale mamy mgłę straszną. Szarówka na maksa. Jadę naprzeciw Mgielnych. I mamy postój gdzieś na środku Niemiec, koło Norymbergi, ale pokażę wam, jak najszybciej odkręcić gaz w tej przyczepie. Ja robię coś takiego. Już się tego nauczyłem. Raz, dwa. Kładę rower, opieram go o korbkę. Tutaj szybciutko otwieram, ale nie otwieram do końca, tylko sobie tak uchylam. I teraz tą ręką odkręcam gaz. Odkręcam gaz i już jest bardzo szybciutko gaz odkręcony. Rowery stawiam i jednym zamykam, albo nawet dwa, jakbym zapomniał. Bo i tak trzeba zakręcić ten gaz potem, więc można rowery zapinać albo nie. Ja wolę zapiąć, bo jakbym zapomniał, to mi się nie przewrócą. Teraz wam pokażę, jak stół się podnosi. Tutaj odpinamy te dwa. Tutaj podnoszę do góry i stawiamy. To jest bardzo szybka akcja. Tutaj musi się zapiąć i już mamy stół położony i możemy jeść. Będziemy robić obiad. Byłem właśnie napełnić zbiornik z wodą i powiem wam, że wszystkie krany na zewnątrz są zakręcone na tych punktach autostradowych, więc musiałem wejść do ubikacji takiej damskiej, bo była jedyna otwarta, i w damskiej napełnić za pomocą wężyka. Niestety nie zabrałem tego wężyka, którego dostałem od Michała, kapitana przyczepy, bo gdzieś go zgubiłem i musiałem zabrać ten mój stary. Więc sorry, Michał. Pokażę wam jeszcze, jakie mam tutaj otwory do zbiornika. Mogę podłączyć wąż z wodą albo właśnie za pomocą baniaka nalewać przez taki otwór. Kasia mi zrobiła posiłek, także jemy taki obiadek na szybko. Tu mam groszek. Ketchups. Widzowie, ja też jadłam obiad. Co jadłeś na obiad? Parówkę. Parówkę. Była kiełbaska leszczyńska. No. I pomieszałam mostardę z ketchupem i chlebek z masłem. I just wanna dance, dance.